Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci o feature flagach, czyli takim mechanizmie, w którym włączamy jakąś funkcjonalność w naszym oprogramowaniu i my korzystamy w StillGoodCare z Babu, czyli takiej platformy do tworzenia oprogramowania bez pisania linijki kodu. Nie trzeba programować, wystarczy sobie klikać, ustawiać różne rzeczy i aplikacja działa i tworzymy tym sposobem aplikację i tam korzystamy z feature flag, czyli takiej wartości prawda, fałsz, czyli jakaś funkcjonalność ma działać, a jakaś inna ma nie działać. A dlaczego coś takiego robimy? A dlatego, że troszeczkę trudno jest mi, albo ja jeszcze dobrze nie potrafię robić w Babu takich właśnie wersji, takich właśnie rzeczy, że robimy sobie oprogramowanie, zaczynamy jakieś duże zadanie, wypuściliśmy na produkcję sobie nasze oprogramowanie, zaczynamy potem jakieś duże zadanie, a w międzyczasie przychodzi nam bug z produkcji i trzeba go naprawić. Więc naprawiamy ten bug z produkcji, ale nie chcemy wrzucić tej wersji aplikacji, którą rozgrzebaliśmy z tym naszym rozgrzebanym zadaniem, tylko chcemy wrzucić jedynie buga. I możemy w naszym bugu cofnąć się do wersji z tego momentu, kiedy wrzuciliśmy to na produkcję, tam naprawić buga, wrzucić to na produkcję, więc wrzuciliśmy na produkcję tylko tego jednego buga, a potem ściągnąć to do siebie i znowu u siebie wrócić się do tego zadania, które robiliśmy, bo sobie zapamiętaliśmy tę historię. No i to rozwiązanie nie jest dla mnie zbyt takie fajne i sprytne, robi sporo problemów. Dużo łatwiej jest mi pracować, tak w idealnym przypadku, kiedy po prostu robię sobie małe zadanka. Kiedy mam zadanko na godzinę, czyli zaczynam coś robić, robię i po prostu szybko je kończę. Jest skończone zadanie, możemy lecieć dalej, więc jak przychodzi bug z produkcji, to po prostu naprawiam tego buga, wrzucamy to na produkcję razem z tym zadaniem, które zrobiliśmy wcześniej. Ale oczywiście nie zawsze się da zrobić tak, że mamy tylko małe zadanka. Normalnie w programowaniu używam Gita. Gita, kiedy zaprogramuję w .NET albo w innych językach, czy w innych technologiach i wtedy używam Gita i mam oddzielną gałęź kodu, która jest po prostu produkcyjna. Na produkcję wrzuciłem rzeczy z produkcyjnej gałęzi, z brancha produkcyjnego i jak trzeba zrobić fixa, to poprawkę wrzucam do tego brancha i tylko ten element wrzucam sobie na produkcję. Jak rozgrzebałem sobie jakieś inne zadanie na innych gałęziach kodu, to po prostu w nich sobie pracuję i mogę się łatwo przełączać. Tutaj w Babu nie mam takiej możliwości, więc używam feature flagi. Czyli jak zaczynam sobie zadanie, które trzeba wykonać długo, przez dłuższy czas będę je robił, nie przez 15 minut czy przez godzinę, tylko przez kilka dni, może nawet tygodni, chociaż jeszcze takie to mi się nie zdarzyły, no to wtedy ustawiam na dzień dobry feature flagę, mówię sobie funkcjonalność, na przykład paczek wysyłkowych będę robił i ona jest włączona, bo ją robię sobie, robię na testach, wyświetlają mi się dzięki temu okienka, jak robię jakiekolwiek okienko, to ono może się wyświetlić tylko wtedy, kiedy ta feature flaga z funkcjonalnościami na przykład paczek wysyłkowych jest włączona. I znowu, raporty będą się wysyłały, kiedy ta funkcjonalność z paczkami wysyłkowymi jest włączona. Będzie można zapłacić za paczkomat, kiedy ta funkcjonalność z paczkami wysyłkowymi jest włączona i tak dalej, i tak dalej. Więc w wielu miejscach sobie ustalam takie rzeczy, te wyświetlania różnych elementów i teraz jak przychodzi mi jakiś bug z produkcji, jakiś problem, to wchodzę sobie, wyłączam tę flagę, mam wyłączone paczki wysyłkowe, następnie poprawiam tego fix, tego buga, ten problem, wrzucam to na produkcję, tą wyłączoną flagę z paczkami wysyłkowymi. Jest wszystko naprawione, jest wszystko na produkcji, działa sobie, nie ma tam paczek wysyłkowych, nie wyświetlają się, nie mielą się, nie pokazują, a potem znowu wracam sobie do tych paczek wysyłkowych, włączam ten feature znowu u siebie na środowisku, znowu sobie nad tym pracuję, no i jak skończyłem, wrzucam to na testy, testerzy sobie to testują, sprawdzają, śmiga wszystko ok i wtedy włączam feature flagę z paczkami wysyłkowymi i wrzucam to na produkcję. Więc no już tak na koniec chciałbym Ci powiedzieć, że na produkcji właśnie jest włączona feature flaga z paczkami wysyłkowymi, więc jak chcesz kupić jakieś rzeczy taniej z krótką datą ważności, minimum 50% rabat tutaj mamy na takie rzeczy, to możesz po prostu wejść w naszą aplikację StillGoodCare i kupić jakieś paczki wysyłkowe, bo na produkcję już wjechała feature flaga z ustawionym true. No i to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Zapraszam Cię serdecznie do spotkania ze mną już jutro. Cześć!